tworzymy grupę o nazwie Wyrwani z niewoli, a jestem Piotr, ze mną jest Jacek poza kamerą, odpoczywa akurat. Gramy koncerty, z muzyką wchodzimy z rapem chrześcijańskim, z konkretnym przesłaniem, słownym, muzycznym. Mówimy o nadziei, której nam brakowało w większości naszego życia, poprzez różne sytuacje, które nas mocno zawiodły, poprzez to, że sami po swojemu szukaliśmy miłości i szczęścia, mocno się pogubiliśmy na tej drodze i od ponad 10 lat jesteśmy w trakcie procesu zdrowienia, procesu odkrywania wolności. Myślę, że to jest proces, nawracanie się jest procesem. Miałem taki moment, że mówiłem, że się nawróciłem, a teraz mówię, ja się ciągle nawracam. Mam świadomość swojej słabości, mam świadomość swoich lęków, mam świadomość tego, co mnie przerasta, ale zwracam się z tym wszystkim w kierunku Boga, który działa poprzez ludzi. I dzięki temu mogę dzisiaj być w tym miejscu, w którym jestem. Już 10 lat trwać, otwierać się ciągle na pomoc, chodzić na terapię, choć czasami nie chce mi się, choć czasami mam swoje pomysły, to ciągle Pan Bóg przez różnych ludzi wprowadza mnie na odpowiednie tory. Inspirujemy, staramy się inspirować ludzi poprzez to, co On uczynił w naszym życiu, a uczynił wiele. Odbiliśmy się od takiego dna pewnego rodzaju, tak? Byliśmy gdzieś tam skreśleni w pewnym momencie naszego życia i Jego łaska pozwoliła nam dzisiaj je odbudowywać i teraz pomagać wielu młodym ludziom w Polsce, bo działamy głównie w Polsce, ale też trafiliśmy do niektórych miast w Europie i jesteśmy otwarci na różne zaproszenia, tak? Także w tak w ogromnym skrócie, na początek. Wspominałeś o tym, że nie było kolorowo, tak. Ale czy mógłbyś coś powiedzieć, jak do tego doszło? No bo to się nie bierze znikąd. Oczywiście, nie bierze się znikąd, bo wiele, powiem tak, traum, które przeżyłem, byłem ofiarą przemocy, w dzieciństwie przemocy seksualnej też, to gdzieś tam było dla mnie trudne i chciałem ten obszar w moim życiu dla mnie jako dla chłopaka, tak? Dla mężczyzny przyznać się do czegoś takiego przed ludźmi, przed samym sobą najpierw było ogromną trudnością, ale wiem dzisiaj, że to co często zamieciemy pod dywan, to często mamy brud w pokoju zamiatany pod dywan, myśląc, że tego nie ma. A i tak po jakimś czasie trzeba będzie dywan zmienić, posprzątać, okaże się, że jest ten syf, który na zewnątrz nie był widoczny. I tak samo często nasze traumy, przeżycia, trudności, jakieś bolesne miejsca, które próbujemy zakopać, nie myśleć, to niestety wraca. I dlatego wyjście na światło. Będzie to bolało, bo często światło oślepia człowieka, kiedy żył w ciemności przez większość czasu. Więc ta trauma, te sytuacje, byłem nieakceptowany w szkole przez rówieśników i zacząłem nakładać gdzieś tam maski na siebie, by się ze mną liczono, tak? By udowodnić przed kolegami. Dlatego wpadłem w te sidła tego, co dzisiaj jest proponowane dla wielu młodych ludzi. Narkotyki, tak? Kradzieże, chęć przynależenia do grupy, wpadłem w grupę ideologiczną. Pornografia, konkretne uzależnienie, które mnie pętało. I wiele takich różnych rzeczy. Byłem pogubionym chłopakiem, tak? Młodym pogubionym chłopakiem. Miałem sprawy w sądzie, masę problemów. Zawaliłem szkołę w rodzinie Czarnowca, czyli wokół było mnie bardzo dużo takich problemów, tak? Ktoś powiedział, że byłem zbuntowany, inny powiedział, że po prostu dno i wodorosty. Jeszcze inna osoba powiedziała, jakoś tam wierzyła, że to ze mnie może być. I był moment właśnie takiego kryzysu, tak mówiąc, w ogromnym uproszczeniu, gdzie aż nie miałem sił po prostu. To wszystko, co ja budowałem po swojemu, gdzieś tam legło w gruzach, tak? Czyli wolność pojmowana, że tak jak ja pojmowałem, że wszystko mi wolno, bez konsekwencji. Nagle konsekwencji było coraz więcej. Ten moment przy umowie wiązał się z tym, że odwrócili się też ode mnie koledzy. Uwierzyli w jakąś głupią plotkę, która była na mnie puszczona, co dla mnie było końcem świata w tamtym czasie. Dla mnie nie liczyła się moja matka, nie liczyła się moja rodzina, liczyła się opinia moich kolegów i oni odwrócili się ode mnie. I to był dla mnie taki ogromny cios, poczucie samotności, bezradności, bezsilności, gdzie miałem dwie możliwości do wyboru. Albo się zatwardzić, popaść w rozpacz, bo miałem takie już potrzeby, żeby popaść w rozpacz, żeby się poddać totalnie, albo szukać gdzieś pomocy. Ale gdzie? Bo nie mam pomysłu. I taki splot okoliczności, wierzę w to, że no, łaska Boża, Duch Święty, tak? Przychodzi do mnie z konkretną propozycją w myślach, by pójść do kościoła w takim kryzysowym momencie mojego życia. I idąc do tego kościoła właśnie ponad 10 lat temu, pierwszy raz stanąłem w prawdzie, w spowiedzi. Nie pamiętając tych wszystkich regułek, tego co się mówi fachowo, prosto z mostu zacząłem mówić, kim jestem, tak? Kogo skrywam pod maską, ale też przyznać się do kompromitujących rzeczy, tak?
że jestem złodziejem. Choć wprawdzie przed niektórymi kolegami to było dla mnie podziw, że jestem złodziejem, tak? Ale przyznać się przed jakimś księdzem, że jestem złodziejem, że okradam własną matkę, do jakichś bardzo wstydliwych rzeczy jeszcze innych, na spowiedzi, pierwszy raz stanąłem w prawdzie. I tam usłyszałem od księdza, że mnie nie potępia, tylko słowa znane. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to był mój przełom. I to był początek mojego procesu nawracania i on trwa do dzisiaj. Cały czas już wprawdzie nie wchodzę w jakieś ekstremalne takie grzechy, tak? Czyli nie wracam do narkotyków, nie kradnę, staram się żyć uczciwie na wielu płaszczyznach. Staram się żyć w prawdzie, ale zawsze ilekroć gdzieś tam błądzę, wracam do kraty konfesjonału i ponownie słyszę ten głos miłosiernego Ojca, który wyraża się poprzez słowa księdza, być może grzesznika też, jakim ja jestem, i mówi: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli mówi tym samym: Piotrek, jest nadzieja, chociaż Ty tracisz nadzieję, chociaż Ty samemu sobie już nie chcesz przebaczać, bo jesteś zmęczony sobą, to ja nie jestem zmęczony Tobą i chcę Cię na nowo odświeżać. I tego doświadczam. Myślę cały czas. Tego się uczę i będę się uczył do końca życia. Wróćmy na chwilę do muzyki. Dlaczego rap? Jacek zaczął w pewnym momencie Jerez. Zaczął patrzeć w siebie, w swoje serducho i gdzieś tam ta muzyka też go kształtowała mocno wcześniej, przed jego nawróceniem, przed okresem, kiedy w okresie, kiedy jeszcze był daleko w ciemności, głęboko w ciemności. I on, że wychował dzisiaj z tej kultury hip-hopowej, to nagle po przemianie swojej zapragnął, żeby wykorzystać ten nośnik, jakim jest muzyka, do tego, by dawać jakąś alternatywę wielu młodym ludziom, tak? No i zaczęliśmy to robić. W zasadzie Jacek, ja mu pomagam, jestem hype-manem na koncertach, choć też coś tam, jakieś pierwsze swoje kawałki też mam. I zaczęliśmy to wszystko jakoś układać w jedną całość, tak? Czyli muzyka, przekaz słowny. I widzimy, że dzisiaj wielu młodych ludzi tego rodzaju właśnie słucha muzyki. To jest sposób na dotarcie, na przekazanie treści. Ona jakby nie jest najważniejsza, ale jest sposobem do przekaza, wyrażenia tego, co mamy w sercu, i skuteczny nośnik. Czy zdarza się, że pojawiają się młodzi ludzie, do których to właśnie dotarło dzięki waszej muzyce, waszej działalności? Tak, często otrzymujemy... Odzywają się do was tacy ludzie? Tak, na social mediach, tak, mamy Facebook, Instagram, YouTube, i tam dostajemy nieraz mnóstwo informacji zwrotnych, nie? Że ta muzyka jest dla nich pocieszeniem, że ktoś mówi, że wychodzi z nałogu, jest to wielka, wielka pomoc, że słucha tej muzyki, że to jest mobilizuje, motywuje, że no, dostają jakąś taką siłę, że jest dla nich inspiracją, że to ogólnie to, co robimy, dla wielu ludzi, którzy do nas piszą, mówią, że dla nich to jest taki bodziec. Jedna dziewczyna, to taki przykład, żeby zobrazować, byliśmy w szkole, w jej szkole, głównie działałem w szkołach z takim programem profilaktycznym i tam wchodzimy z muzyką i ze słowem. I po naszym programie zwróciła się dziewczyna do księdza. To była elitarna szkoła w jednym dużym mieście w Polsce. Zwróciła się do księdza i powiedziała, że szuka pomocy, bo chce popełnić samobójstwo. Już ma przygotowane miejsce, ale pod wpływem tego, co usłyszała na naszym spotkaniu, chce szukać pomocy. I ona potem z księdzem poszli do pani psycholog w szkole i zaczęli szukać rozwiązania. I, no i to jest takie mnie osobiście poruszające, że to, co robimy, chociażby uratowało taką jedną osobę, nie? Która w jakiejś tam rozpaczy zwróciła się o pomoc i powiedziała, że szuka pomocy. A kto wie, może gdyby nie było takiego przekazu w jej szkole, czy to my, czy ktokolwiek inny, tak, z podobnym, to by, nie daj Boże, odebrała sobie życie, bo była w takiej ciemności, być może w takiej rozpaczy, a tak dostała jakąś taką iskierkę nadziei. I dostajemy takie informacje zwrotne. Większego kalibru, tak jak teraz podałem w tym przykładzie, bądź coś mniejszego, że ktoś, nie wiem, chociażby zdecydował się pójść w szkole porozmawiać z panią pedagog o tym, że ma alkoholizm w domu i nigdy nikomu tego nie mówił, tak? Bo strasznie się wstydzi, bo boi się oceny, bo że ojciec jest z wyrolem na przykład, tak? W domu. I takie coś już daje nam niesamowite, że ktoś robi pierwszy krok. Bo zawsze najtrudniej zrobić ten pierwszy krok.
kiedy masz coś, co cię mega przerasta, jakieś uzależnienie, jakaś wstydliwa sytuacja, doświadczasz przemocy, to ciężko zrobić ten krok i powiedzieć, kurczę, ja doświadczam, ja bardzo cierpię. Ale czasami po tym kroku, jak się zrobi, to jest, okaże się, że to jest milowy krok do wolności. I ten pierwszy krok jest często najtrudniejszy, a potem oczywiście jest mnóstwo kroków kolejnych, ale już ten pierwszy został zrobiony. I jak w naszym życiu było, że gdy zrobiliśmy ten pierwszy krok, nagle Bóg zaczął stawiać nam możliwości, stawiał ludzi, którzy nam bardzo pomogli i ciągle pomagają. Wszystko, co tworzymy, tak? Czy Jacek muzykę, czy cokolwiek innego, co z nas wychodzi, jest inspirowane naszym doświadczeniem. Wybrzmiewa w kawałkach zawsze praktycznie nadzieja, tak? Nadzieja na to, że choćby człowiek był grzesznikiem wielkim, choćby się mocno pogubił, zawsze jest dla mnie nadzieja. I w tym wszystkim to jest takim wspólnym mianownikiem, tak mi się wydaje. Ostatnie pytanie. Teraz jest młodzież tak naprawdę przygnieciona darmowymi grami sieciowymi i zanurzają się, no League of Legends to jest taka flagowa gierka, która zjada czas młodzieży w nadmierny sposób. Czy chciałbyś coś powiedzieć ludziom, którzy za dużo czasu spędzają w sieci? Nie dziwię się wcale ludziom, którzy dużo spędzają w sieci czasu, bo to jest też jakaś forma ucieczki. Ja tak samo jak ja uciekałem, nie wiem, w narkotyki, w pornografię, w inne rzeczy, tak może niektórzy uciekają w nadmierne korzystanie z gier komputerowych. To jest inny, może nie sposób, nie? Ten sam mechanizm, ale inna zabawka, tak? Jeden narkotyki, drugi pornografia, trzeci gry komputerowe. Wszystko to ma nas odciągać, często od siebie samych trochę. Wejście w taki wirtualny świat. Bo ja rozumiem, że ktoś może w sposób taki zdrowy korzystać. Od czasu do czasu się zrelaksuje, mam hobby, nie wiem, godzinę przeznaczam na to, ale na tym nie cierpi moje życie, tak? Moje życie rodzinne, moje jakieś wartości. Ale jak zauważysz, że na przykład grasz tak dużo i na tym cierpi twoje życie, nie wiem, rodzinne, na tym cierpi twoja relacja z Bogiem, na tym cierpią twoje emocje, jeżeli to jest forma ucieczki, to jest droga donikąd i jesteś wolnym człowiekiem, jeżeli w taki sposób tracisz czas. Ale wiedz o tym, że zastanów się nad tym, czy przypadkiem to nie jest ucieczka od siebie samego, od czegoś trudnego, co jest w tobie. Nie uciekniesz przed sobą. Prędzej czy później będziesz musiał się z tym zmierzyć, co się tak mega przerasta. Więc warto to robić zawczasu, tak? A jeśli już widzisz, że na przykład to jest konkretne twoje uzależnienie, bo da się to sklasyfikować, uzależnienie od gier komputerowych, ogólnie od internetu, jest taka już klasyfikacja, więc warto czasami zwrócić się o pomoc, poprosić kogoś, słuchaj, kurczę, odezwać się do przyjaciela, pójść na do terapeuty, pójść do księdza, kurczę, nie radzę sobie z tym, to jest moim uzależnieniem, stanąć w prawdzie. I to jest pierwszy krok do zmiany jakiejś. A jeżeli nie widzisz w tym problemu, to nikt za ciebie tego problemu nie zobaczy. Pozdrawiam widzów, którzy będą ten materiał oglądali. Chciałem wam zostawić serducho przez ten krótki czas. W sumieniu czuję, że to się udało zrobić. Życzę ci wszystkiego co najlepsze. Dużo błogosławieństwa i odkrywania w życiu tego, co jest piękne i dobre. Wyrwani z niewoli. Do zobaczenia może na żywo.